Dzień dobry raz jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo proszę o zajęcie już miejsc. To wspaniałe, że na spotkanie pod tytułem Olsztyn i jego poeci przyszli Państwo tak licznie, że zabrali naszych krzeseł, ale to jeszcze tylko chwilkę i zaraz je uzupełnimy. To spotkanie odbywa się w ramach już kończącej się wystawy Ikony i ślady Nasz Olsztyn, wystawy, której kuratorami byli Marek Barański i ja. Wystawy, która spotkała się z ogromnym, gorącym przyjęciem, co nas ogromnie cieszy. I wystawy, która jest taką, myślę, że jedną z pierwszych osobistych opowieści o naszym mieście. My z Markiem Barańskim opowiedzieliśmy o naszym mieście głównie poprzez malarstwo, sztuki wizualne, film, fotografie archiwalne, też i troszkę postaci z literatury, które odwiedzały nasz Olsztyn. No ale nie może zabraknąć w opowieści o naszym mieście też i tej bardzo ważnej dziedziny, jaką jest poezja. I to dzisiejsze spotkanie właśnie jej jest poświęcone, poetom olsztyńskim. To spotkanie, jego główna część, to znaczy wybór wierszy, przygotowali dla Państwa Kazimierz Brakoniecki i profesor Zbigniew Chojnowski. Ja bardzo proszę, żeby oni już nie zajmowali krzeseł, przepraszam, przeznaczonych dla publiczności, tylko przeszli na tą stronę. Tak. Bo to spotkanie, to właśnie oni ułożyli wiersze. Tak samo Ciebie, Marku, zajmujesz bardzo się, przepraszam, krzesło, ale to jest miejsce dla kuratorów wystawy. I już on, już zwolniło się trochę, zapraszam. Tutaj też jest z przodu. A te poezje będą czytać aktorzy olsztyńskiego teatru Lalek, znakomici Elżbieta Kraj-Cupiak i Jarosław Cupiak. I ich tutaj zapraszam, ale poczekajcie chwilę, bo będę Was zasłaniać, bo jeszcze mam bardzo ważną wypowiedź, podpowiedź, że spotkanie otworzył oprawę muzyczną naszego dzisiejszego spotkania, zapewniają zespół Łap Trio z Instytutu Muzyki Wydziału Sztuk naszego Uniwersytetu. Bardzo serdecznie ich witamy. Otworzyli nasze spotkanie i po poezji przedstawią swój taki mały koncert, jeśli mogę tak powiedzieć. Teraz bardzo bym prosiła, żeby już aktorzy zajęli swoje miejsce, a Kazimierz Brakoniecki troszeczkę nas wprowadził w świat olsztyńskich. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja korzystałem z antologii przygotowanej przez mojego przyjaciela Zbigniewa Chojnowskiego. Oczywiście dorzuciłem też kilka wierszy innych autorów, ale tak się składa i niektórych tu muszę przeprosić, że nie wszystkie będą przeczytane, bo czas jest ograniczony i ta antologia być może, która została przygotowana już 10 czy 11 lat temu, nawet powinna być podobnie przygotowana, może inaczej, gdyż ona ukazuje Olsztyn poprzez pewien koloryt lokalny, a można miasto, czy region, czy naród, czy miejsce w rozmaity sposób problematyczny, metafizyczny ukazywać. Generalnie powiem, że o Olsztynie napisano już bardzo dużo, jako o każdym mieście. Wiadomo, że Olsztyn to jest nowy, nie jest to Nowy Jork, a nie Paryż, ale muszę to podkreślić, że można napisać zły wiersz o Nowym Jorku i Paryżu i również zły wiersz o Olsztynie. W związku z tym nie jest to tylko związane ze pewną specyfiką miasta, chociaż oczywiście, jak jest wielka aglomeracja, jak jest wielką kulturowość, wielonarodowość, jak coś się dramatycznego, historycznego dzieje, na przykład powstanie warszawskie, albo okupacja, albo inne rzeczy, na przykład na Ukrainie, to poeci biorą się za pisanie i każde miejsce, każdy region, każde wydarzenie nabiera mocy. A co, jak opisać Olsztyn, kiedy miasto jest miastem zwykłym, czy mieszczańskim, czy w czasie pokojowym, funkcjonującym, czy w czasie demokratycznym? My Polacy od razu byśmy powiedzieli tak. Całe szczęście, że Polska mieszczanieje, że w Polsce nie ma wojny, że możecie chodzić w spokoju normalnie na studia, szukać pracy, chociaż to szukanie, to już sam wiem, to nie jest to takie łatwe, ale chcę przez to powiedzieć, że miasta
polskie po raz pierwszy od wielu, wielu lat są miastami w miarę zwykłymi i jeżeli poeta pisze wiersz o mieście, to albo sięga do wspomnień, bo jest tak zwanym starym poetą, chociaż w zasadzie poeta nigdy nie jest stary, chyba że umrze, i albo jest bardzo właśnie młodym i opisuje ulice, wydarzenia, swoje uczucia tak, jakby po raz pierwszy je zobaczył, bo rzeczywiście po raz pierwszy przeżywa ulicę, rodzinę, miejsce urodzenia, dramat szkolny, dramat dojrzewania, staje się kimś w obliczu czegoś, w obliczu miejsca, czasu, ponieważ żeby poznać człowieka, nie tylko zresztą poetę, żeby poznać człowieka, to trzeba poznać jego miejsce, jego świat. A jego świat to nie tylko kamienie, czyli kamienice, ale to, co jest w kamienicach, a więc mieszkanie, a więc rodzina, a więc historia, a więc przestrzeń głębsza. Bo można napisać wiersz ładny, nie mówię, że zły, ładny w Olsztynie, idę, spaceruję, mam ręce w kieszeniach, jestem młody i cieszę się, albo cieszę się, mam ręce w kieszeniach i jestem stary i niedługo umrę. W zależności od filozofii życiowej, prawda? Ale przecież można opisać miejsce i małą mieścinę i pejzaż, jakikolwiek zwykły czy mazowiecki, jako miejsce, w którym rozgrywają się niezwykłe, dramatyczne, czy dynamiczne, czy liryczne spektakle. Bo nie ma opisu zewnętrzności bez penetracji wewnątrz. To się kiedyś mówiło dusza, a my możemy powiedzieć o czymś, co jest po prostu wiedzą o sobie samym i wiedzą o tym, co jest na zewnątrz. I to jest to spotkanie człowieka wrażliwego z miejscem. A miejsce wygląda różnie. Ludzie są różni i poeta za każdym razem, cokolwiek, jakiekolwiek miejsce opisuje, to podchodzi indywidualnie do tego miejsca. I właśnie wyciągnięcie indywidualności z miejsca, które jest dla nas banalne, to jest to, co różni dobrą poezję od złej. Od tego, że dlatego, że poeta otwiera szeroko oczy wewnętrzne i zewnętrzne, i widzi świat, miejsce, tak jakby ono się w jego oczach stwarzało. Takie rzeczy, takie olśnienia, takie iluminacje zdarzają się wszystkim i nie tylko tym piszącym, ale również w takich nastrojach bardzo szlachetnych, wielkich, jak zakochanie albo w innych sytuacjach, kiedy świat nie jest jednoznaczny. A więc napisano dużo już prozę o Olsztynie. Na przykład Włodzimierz Kowalewski napisał, polecał tę książkę Bóg Zapłacz, dzieje Olsztyna albo wygląd Olsztyna w połowie XXI wieku, a więc można powiedzieć, że to jest wyprzedzenie czasów, ale bardzo interesująca jest introspekcja, a więc mamy Olsztyn za 50 prawie lat. Mamy Olsztyn współczesny, mamy Olsztyn Allenstein niemiecki przedwojenny i układ ten wierszy, który tutaj zaprezentujemy, nie jest układem alfabetycznym, autorskim, od poetów najstarszych do najmłodszych, bo to są poeci, którzy urodzili się w latach 40., 50., 60., 70., ale od tego momentu, kiedy Allenstein, miasto niemieckie, mówię oczywiście w wielkim skrócie, staje się miastem polskim, aż do naszych czasów, aż do spojrzenia zupełnie innego, takiego, w jakim teraz, takiego miasta, w jakim teraz właśnie żyjemy. Więc miłej lektury i miłego słuchania życzę Państwu. Dziękuję. Marcin Cielecki, Taniec Duchów, styczeń 1945 rok. Biegniemy przez las, trzymając się za ręce. Jest zimno. Tak zimno, że śnieg parzy nasze stopy. Każdy wdech wyciąga łapczywą garść po nasze parujące drzewia. Drzewa są mocne, mocniejsze od nas, ale ich dotyk też nie grzeje. To przypomina zupełnie inną zimę. Zawszeni, obwiązani szmatami, z bronią na bieliźnianych sznurkach, odmrożona armia wyzwolicieli z nietkniętych kobiet, radości własnych domów. Goryczy dodawał wiwat Ukrainek, opowieści o morągu, o żyjących w lasach wespół z jakby mniej groźnymi żmijami gromadnych rodzin, tępa bezsilność mężczyzn,
wrzask kobiet, do których wkrótce dołączyły upokorzone Ukrainki. Ocalałe kościoły. Kościoła nie palić. Zamieszani w podpalenie będą pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z prawem wojennym 21 stycznia 1945. Komendant. I dzieci, których matki wskazywały palcami. To nie moje, to ruskie. Jest zimno. Śnieg parzy nasze stopy. Już nie biegniemy. Ustaliśmy za zakrętem jeziora, za drogowskazem głazu zdyszani po kilkunastu metrach, po kilkunastu latach wcześniej. Wpatrzeni jak nad Allenstein, Olsztynem, miastem, po żoną zachodzi broczące słońce. Alicja Bykowska-Salczyńska. Opowieść o filiżance. Czesławowi Miłoszowi. Nie na brzegu rzeczki, nie pod jabłonią złamaną, nie na świeżym Kurchanie. Ocalała z płonącego Olsztyna w 1945 roku w styczniu. Wstydząc się swojej kruchości twardszej niż żelazo, wdowa po talerzyku stłuczonym przez żołnierza, zgwałcona paluchami we krwi. Wzgardzona przez zdobywcę jako do niczego nieprzydatne. Piękno, raz na zawsze zamkniętej epoki. Filiżanka Victoria Louis, skromna 56. W zastawie porąbanego na opał stołu niemieckiej, polskiej, warmińskiej rodziny. Z rumowiska unosząc jedynie wewnętrzne pęknięcie, na pierwszy rzut oka niewidoczne, jak my wszyscy. Sklejona rękoma starego człowieka. Tylko starcy płaczą nad skorupami. Przetrwała w obcym domu 50 lat, by pewnego dnia, bez jasnej przyczyny, rozsypać się w proch, jak każde kruche istnienie. I żadnej po niej pamięci niech nie będzie. To trwałość rzeczy napełnia nas przerażeniem. W rozpaczy nad pękniętym światem niełatwo ludzi pocieszyć. Bulgoce wrzątek nowych wojen przy pozłacanych obrzeżach. Wiatr opada na dno jak liście chińskiej herbaty, gdy na tych wszystkich placach zgody, pojednania, niebiańskiej szczęśliwości i bliższych kołuje w upale biały pył kamieni ścieranych ciałami. Przejechało po nich życie, nie mogą już służyć. Czy zrozumieli? Czy to pył myślący? Co pozostaje zawsze? Drobne ślady, które tak łatwo zasypuje się piaskiem, zmywa wodą, w ostateczności kłamstwem lub benzyną. Więc jeśli filiżanka, to bez żałowania. Miłe mojemu uchu jej rześkie chrupanie, byle nie zgrzyt kości, trzask stawów, eksplozja oczu, byle nie chlupot krwi europejskiej, azjatyckiej i każdej. Brawo, brawo, brawo. Od starej niemieckiej niani rozwity poszła do przedszkola. Pod portretem Stalina, jak na zdjęciu w stroju marynarza na scenie. Jakie słowa w ustach małej dziewczynki. W szkole już wszystko nowe, czyste jak pierwsza strona w zeszycie do polskiego. W domu słyszę stłumione słowa o czołgach w Budapeszcie, o ludziach w Katyniu pod lasem i nagle po latach ktoś powraca do rodziny. Na podwórku, po szkole, graliśmy w państwa. Każde dziecko chciało być Ameryką. Wygrywał ten, kto innym zabrał dużo ziemi. Klemens Oleksiej. Sonata księżycowa. Nierodzinne, a przecież bliskie. Jakbym tu spędził młodość, spaceruję po ulicach olsztyńskich i raduję się miasta urodą. Olsztyn, myślę, ma swój własny księżyc i tramwaj, co z jeziorem mnie wiąże. I gdy słońce na niebie się pręży, niepokoję się jak przed randką, czy aby zdążę. Wszystkie drzewa obejrzeć i place, potem z mostu popatrzeć na Łynę i na nowo zaczynać swój spacer z Mickiewicza przez stary rynek. Koło zamku przystaje i echa
dawne łowię w tej ciszy. Sceptyk może się uśmiechać, ale to nie tylko ja sam to słyszę. Dwoje młodych, co ciszy tej wierni, szeptem zwierza się sobie z sekretu. To był naprawdę Mikołaj Kopernik z bardzo znanego portretu. On też w niebo spogląda gwiaździste i z gwiazd czyta jak z otwartej księgi, a niebo nad Olsztynem jest przezroczyste i można na niego patrzeć głębiej. I znów mrokiem się sennym opruszył ratusz nowy i w tarczy zegara, jakby serce ktoś żywe poruszył, księżyc wzeszedł, noc wzejdzie zaraz. Księżyc właśnie olsztyński, co ma minę, jakby każda rzecz była mu znana, to on właśnie, gdy żegnasz dziewczynę, mruży oczy, dyskretny amant. Maciej Cisło leży w ogrodzie. Leży w ogrodzie, w niebie stoi szybowiec. Olsztyn, mój dom na skraju natury i kultury, na pniach sosen, przy jeziorze tańczy nierzeczywiste, odbite od wody światło. W klasie czwartej, śliczna jak źrebaczek, żywka, rzęsy, koński ogon, Krysia N. Czy my się jeszcze kiedyś spotkamy? Musi gdzieś istnieć kraj niespotkań dokonanych. Tajemnica strony prawej. Prawda, prawo, prawa ręka. Ślimak zawija swój dom w tę samą stronę, co Budda rytualne loki, a my ludzie litery. Arabowie piszą pod słońce, gdyż mają go po prostu za wiele. W snach łatwo lewitowałem. Dziś muszę budować te wszystkie rusztowania ze słów, żeby się choć na milimetr oderwać od ziemi. Kilka słów o antologii, która, jak Kazik Rekanicki przypomniał, ukazała się 11 lat temu. Ona powstała i trochę z okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. Niedługo przed pomysłem byłem w Szczecinie i na półce z książkami przecenionymi zauważyłem antologię Szczecin w strofach. I stąd taka trochę zazdrość, że Szczecin, miasto bardzo stare i wielkie, ma antologię i pomyślałem, że Olsztyn też taką powinien mieć. Ale powodem zewnętrznym było to, że obchodziliśmy kolejną rocznicę założenia miasta i tu trzeba przypomnieć osobę prezydenta ówczesnego, pana Czesława Jerzego Małgowskiego, który bez problemu przy aplauzie Rady Miasta przekazał odpowiednią kwotę na wydanie książki, ale jeszcze wcześniej w Olsztynie w tym czasie istniało Polskie Towarzystwo Czytelnicze pod dowództwem już emerytowanego bibliotekarza, bardzo zasłużonego dla książki w Olsztynie, pana Romana Ławrynowicza. Są możliwości jego realizacji. Przyznam też jeszcze jedną rzecz, sobie teraz przypomniałem, że Rada Miejska wcześniej przyznała mi stypendium. Tu jest pani Ela Fabisiak, która zdaje się wtedy była rajcą, rajczynią miasta naszego i zdaje się, że bardzo, bardzo ten pomysł się spodobał ludziom odpowiedzialnym za wydarzenia kulturalne. Proszę Państwa, właściwie kiedy układa się antologię, to powinno się wymyślić jakąś całość, jakąś wizję, jak te różne wrażliwości, wiersze z różnych czasów, wiersze na bardzo odmienne tematy połączyć w jakąś taką w miarę spójną wizję. Bo wydaje mi się, że każde dzieło pisane, śpiewane, aktorskie, teatralne, rzeźbiarskie, no ono powinno wynikać z pewnej wizji całości. I ja sobie wyobraziłem, że czym jest, czym może być, czym jest,
Olsztyn. I Olsztyn zjawił się jako, jako taka przestrzeń do spacerowania, przestrzeń ogrodu. Oczywiście nie było to oryginalne. Na przykład w niedzielę, kiedy przeglądałem roczniki Wiadomości Mazurskich, takiej gazety, która wychodziła w pierwszych latach po latach 45-47, znalazłem taką notatkę, że z 46 roku, która mówi o tym, że Olsztyn będzie miastem ogrodem. Co to znaczy według autora tej formuły? Otóż to znaczy, że w roku 56 każdy mieszkaniec Olsztyna będzie miał działkę ogrodową i sam będzie na niej hodował marchewkę, kapustę i inne warzywa. No, prawdopodobnie tę wizję tłumaczyły kłopoty aprowizacyjne i najzwyczajniej brak pożywienia. Proszę Państwa, nie ukrywam, że z Olsztynem, to jest miasto, z którym jestem związany od zaraz będzie 40 lat. Jest to moje miasto rodzinne pod każdym względem, oprócz tego względu, że tutaj się urodziłem. I muszę Państwu powiedzieć, może to wybrzmi humorystycznie, że w Olsztynie po raz pierwszy byłem, mając tu lat 7, na kilka dni przed tym, jak amerykański kosmonauta dotknął stopą Księżyca i czekaliśmy na pociąg do Otwocka. I wychowawca nas zaprowadził do kina dworcowego i tam obejrzałem Planetę Małpę. To była taka właśnie seria potem tych filmów. I Olsztyn mi się tak kojarzy właśnie z Planetą Małpą. I z kosmosem, proszę Państwa. Jeszcze planetarium nie było, kiedy mi się ten Olsztyn kojarzył z kosmosem. Ale jest to zawsze to pytanie. Podobno ludzie się dzielą na krzoki i ptoki, mówiąc po warmińsku. Ja się czuję krzokiem. I właściwie jestem tego zdania, pod tym by się podpisał i Tadeusz Różewicz, i wielu innych poetów, że przemierzając jakieś miejsce, można właściwie przemierzać morza i oceany, kontynenty. I właśnie Olsztyn oraz jego okolice są dla mnie właśnie takim oceanem. Ale z drugiej strony, kiedy mamy jakąś taką przestrzeń otwartą, niezapełnioną, to tak jakby jej nie było. Ona musi się skonkretyzować. I właśnie tak sobie pomyślałem tę antologię, zacząłem się zastanawiać, co wiąże wyobraźnię poetów, bardzo różnych, z Olsztynem. I wyszły mi sprawy takie dość uniwersalne. Dlatego, że miejsce, no, jest takie definicja ojczyzny, że ojczyzna to jest tam, gdzie są groby naszych przodków. No ale nie chciałbym tak funeralnie. Zwłaszcza, że jeszcze w tamtym momencie nie miałem ani jednego grobu tutaj takiego rodzinnego w Olsztynie, w okolicach. Więc jeszcze inaczej trzeba o tym pomyśleć. Mianowicie miejsce do nas przemawia, czy czujemy się z nim związani, jeśli w tym miejscu żyją ludzie, do których żywimy jakieś uczucia. Mamy pamięć emocji związaną z tymi osobami. Ale też czytając te wiersze zwróciłem uwagę na to, że dla poetów urodzonych zwłaszcza tutaj w Olsztynie i w okolicach, Olsztyn jest krainą dzieciństwa. I tutaj by się potwierdziło takie zdanie nieżyjące już dawno pewnej Wilnianki, która w Olsztynie zamieszkała po wojnie, pani Dobaczewskiej, która powiedziała tak proroczo, że Olsztyn, Warmia i Mazury będą miały taką prawdziwą literaturę, kiedy urodzi się tutaj, wychowa, ukształtuje jakieś pierwsze pokolenie biologiczne, pokolenie kulturowe. I to się właściwie tak złożyło. My jako ludzie urodzeni w Olsztynie, na Warmii i Mazurach,
No, jesteśmy związani bardzo, bardzo głęboko, znaczy przez fakt urodzenia. Stąd w tej antologii jest najwięcej poetów właśnie tutaj urodzonych. Proszę Państwa, ale Olsztyn ma również zapisaną historię. Tę historię, która była udziałem poprzednich mieszkańców tej ziemi, ale już kolejne pokolenia, pod kolejni poeci zanotowali tutaj historię miasta, historię Polski, historię niepamięci, historię pamięci, historię, która miała swoje dramatyczne przebiegi, tak jak chociażby stan wojenny. Poza tym jeszcze zwróciłem uwagę na to, że Olsztyn nie jest miastem, które interesuje tylko i wyłącznie poetów tutaj przybyłych czy tutaj urodzonych. Olsztyn inspiruje także poetów, którzy w jakiś sposób tutaj byli na krótko, na dłużej. I myślę, że takich wierszy związanych z Olsztynem można by było wydobyć z tej materii poetyckiej ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo wiele. Na przykład, nie wiem, czy Państwo, zresztą w tej antologii jest akurat to obecne, że Olsztyn może nie zachwycił, ale jakoś poetycko rozbudził takiego popularnego poetę Jacka Podsiadłę, czy poetę związanego z miesięcznikiem Twórczość Janusza Drzewuckiego, który kilka miesięcy odbywał na Leśnej służbę wojskową. Przebywał w Olsztynie krócej lub dłużej Eugeniusz Tkaczyk-Szyndycki. I tych nazwisk można by było wymieniać więcej, ale bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po 11 latach od ukazania się tej antologii należałoby zredagować kolejną antologię. Bo jak się okazało, chcieliśmy tutaj Państwu przedstawić, umożliwić zaopatrzenie się w tę antologię skromną, ale okazało się, że nakład został wyczerpany. W bibliotece dyrektor obecnej Biblioteki Wojewódzkiej, pan Andrzej Marcinkiewicz, niestety nie znalazł ani jednego egzemplarza tej antologii Olsztyn w wierszach. Proszę Państwa, poezja nazywa, tak jak tu Kazimierz mówił, w ten sposób, że nadaje moc miejscu. Co prawda z poezją mało kto chce obcować, a przynajmniej z tym się mało kto obnosi, ale uważam, że gdyby znalazł się ktoś, kto podejmie się trudu antologisty, to bardzo zapraszam do tego wysiłku. Może Radio Olsztyn zrobiłoby taką antologię dźwiękową. I jeszcze jedna prawidłowość, która jakby zaistniała po wydaniu tej antologii. Olsztyn stał się bardziej tematem prozatorskim niż poetyckim, częściej prozatorskim niż poetyckim. Kilka dni temu rozstrzygaliśmy konkurs na prozę inspirowaną Olsztynem i okolicami i napłynęło 38 powieści, niektóre po ponad 300 stron. Tak. I to, co jeszcze jest dziwne, że ci, którzy niejako nie tożsamiali się z miastem, tak jak my w latach 80., 90. i później, oni też bardzo dużo o tym Olsztynie napisali, nawet jeśli kamuflowali, że to, o co opisują, co sobie wyobrażają, niejako odnosi się do realiów naszego miasta. Proszę Państwa, w każdym razie chciałbym bardzo, żeby i ta wystawa piękna, i te głosy poetyckie, i to nasze spotkanie było może jakimś impulsem do takiej szczerej, autentycznej dyskusji do tego, jakie miasto, jaka powinna nam przyświecać wizja naszego miasta. Bo tylko przez dyskusję o tym, jak sobie to miasto chcemy urządzić, wyniknie coś dobrego, coś sensownego. Dziękuję.
Kazimierz Brakonicki. Wigilia 1959. W Wigilię niebo potrząsa księżycem i śnieg wysypuje na bezbronny Olsztyn, ułożony do snu pod mrozem. Podmiejska ulica prostuje w huku klonów swoje ramię. Piętrowe domy gadają do siebie przestronnymi strykami. Celują oszołomione wiatrem kominami i rynnami. Szeleszczą szerokimi pięściami okien, dyszą ścianami. Patrzą na nową szkołę, piekarnię i dwa warkocze kościoła. Lata 50. Śpi Artur Warmiak i jego żona Klara w pokoju z wypchanymi jastrzębiami i szczupakami. Śpią wesoło ich chłopcy, poruszający nogami jak w meczu. I siostra ich śpi czujnie, oparta o pachnący podręcznik. Chrapie Reich koło swojej odwróconej plecami żony. Marta ma wałki na głowie. Pantofle tupią koło nocnika. Ich syn szlocha przez sen, znów pobity przez kolegów. Płacze rower Longina, czekający w piwnicy na świt. Macha rękami Szymański, jakby sam był w Syberii. Jego córka jest po raz pierwszy zakochana i śpi nago. Śmieje się ze swojej babki, która w Jełguniu tonie. Śpi Zuzanna, a sny jej są przedwojenne i kolorowe. I zawsze o miłości, o dzieciństwie i lasach Uralu. Dotyka senną ręką pleców męża Mazowszanina. Ten odrzuca głowę zranioną daleko poza wojnę i pamięć. Śpi Tomaszewski i Śmietało, Walewski i Tański. Śpi niemiecka i polska, Warmia, Pomorze i Wilno. Chrapie dom cały. Unosi się powoli w przestworze. Mróz witką rysuje na szybach narodziny i zgony. Księżyc czerstwieje i ciężko odrywa się od klonu. Ulice były pełne ludzi. Udawali, że nie rozumieją, co to jest kierat życia. Udałem się za nimi do mojego mieszkania nad Jarem. Wybrałem się do parku nad Łyną. Rozmawiałem po drodze z księdzem i wolnomyślicielem. Gdyby nie ten obłok, którego szukałem z rosnącym zniecierpliwieniem, moje miasto byłoby całkiem sympatyczne. Tyle możliwości roztaczało się przede mną. Rankiem byłem listkiem klonu. W południe cieniem wody nagrzanym przez kamienie. Dziewczęta nadmuszone, jak to w maju, o zezujących piersiach na głos śmiały się w moje oczy. Trzepot ich powiek rzucał wokół błękitny cień. Przepełnione autobusy dowoziły do miasta wieczór, który czekał na mnie na nieoznaczonych przystankach. I było już na tyle ciemno, że i z tego dnia musiałem zrezygnować. Gwiazdy trzymały straż nad miejskim więzieniem. Komu nie podoba się ta rzeczywistość, temu niebo zrzucało gwiazdę. Na moment trzymałem w dłoniach chłodne miejsce po niej, kiedy szedłem coraz wolniej, aby zatrzymać się nad Jarem, aby pójść o krok dalej. Tamara Bołtak-Janowska. Nieumiejętność. Drgnął ożywczy wieżowiec. Nic. Powietrze. Odrobinę wietrzne. Dołem ciężko otępione. A pod powietrzem miasto nic. Miasto cmentarz. Satelita miast. Tu się ze łzami woła imiona. A gdy przeważy szept, smoknięcia ptaków, przez rozwidlone piszczałki i rechot żab, jak szuflowany śnieg z chodnika. Wzmaga się cisza leżącego życia. Raj z niego uchodzi bez wysiłku. Każdą petardę kwiatu niemal słyszysz. Tu leży ludzki tłok. W formie najbardziej boskiej. Wewnątrz znaku sprawiedliwości.